stadionie w Kaczkach widzieliśmy już różne eventy. Widzieliśmy dożynki, zawody sportowe, a dzisiaj jest pełno aut, pełno motocykli. Co to za impreza? Jest to MotoFestival 2017, po raz pierwszy realizujemy go jako szkoła, ale z uwagi na to, że kształcimy technika pojazdów samochodowych i tutaj jak gdyby powiat turecki chce zainwestować dosyć duże środki w ramach projektu właśnie w rozwój motoryzacji kompetencji młodzieży, to łączymy dzisiaj przyjemne z pożytecznym. Mamy koniec września, trafiliśmy na fantastyczną pogodę, jak zwykle w Kaczkach świeci słońce i dzisiaj miłośnicy paliwa, spalin i fantastycznych projektów motoryzacyjnych mogą się spotkać tutaj na stadionie. Są z nami ludzie praktycznie z całej Polski, poprzyjeżdżały projekty z naprawdę dużych odległości i dzisiaj każdy pokazuje to, co przez kilkaset albo nawet kilka tysięcy godzin zrealizował na swoim warsztacie. Cóż można tu dzisiaj zobaczyć? Czy raczej wieloletni Golf, czy może jakieś najnowsze pojazdy? Tak naprawdę mamy cały wachlarz projektów, nie ograniczaliśmy się tutaj do jednej grupy. Tak naprawdę wspierają nas tutaj ludzie z firm, którzy zajmują się tym profesjonalnie. Niedawno odbył się pokaz firmy Coel Drift, naszych kolegów z Konina, którzy pokazywali driftowóz, z którym startują na zawodach ogólnopolskich i na zawodach europejskich, ale tak naprawdę skupiamy się również na tej imprezie bardzo mocno na bezpieczeństwie. Staramy się pokazać młodzieży, że dzisiaj motoryzacja to fantastyczna zabawa, ale z drugiej strony musimy myśleć o tym, że poruszamy się tymi pojazdami po drogach publicznych. Stąd też były pokazy ratownictwa i tu bardzo serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy nas wsparli. Ogromne podziękowania dla Szpitala Powiatowego w Turku, dla dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Grzegorza Gibaszka, który zorganizował dzisiaj stoisko ratownictwa medycznego, gdzie uczymy młodych ludzi w razie wypadku, jak reagować, jak pomagać innym osobom poszkodowanym w wypadku. Podziękowania również dla komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który zorganizował nam fantastyczny pokaz, gdzie pokazywaliśmy, jak wygląda akcja ratownicza podczas pożaru płonącego pojazdu oraz w momencie, kiedy kogoś trzeba wyciągnąć z takiego pojazdu przy wypadku, a więc dajemy młodym ludziom dzisiaj do myślenia, że tak naprawdę ich zabawki są fantastyczne, ale również muszą pamiętać o tym, że mogą być niebezpieczne na drogach publicznych i o tym też chcemy dzisiaj edukować. Mamy również stoisko szkolne. Po raz pierwszy prezentujemy projekt naszych uczniów, a mianowicie ciągnik z 1985 roku, który został specjalnie stuningowany na tą imprezę we współpracy z firmą RS Systems. Zostały zamontowane tam elementy automatyki, agrotroniki, czyli tego, co weszło 2 lata temu do naszej szkoły. Ciągnik sterowany już jest za pomocą tabletu, posiada różnego typu siłowniki elektryczne, sterowniki polskiej produkcji, więc tak naprawdę pokazujemy, że nasi uczniowie również edukują się w tym zakresie, zdobywają praktyczne umiejętności i to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym. Poza ciągnikiem, który pojazd robi największe wrażenie na dyrektorze zespołu szkół rolniczych? Ja powiem szczerze, że tych pojazdów jest tutaj mnóstwo. Stoi za mną Buick Riviera na jakichś łódzkich rejestracjach. Nie wiem skąd ten pan do nas przyjechał, ale ten pojazd robi olbrzymie wrażenie, silnik ponad 7 litrów. Na pewno BMW Coel Driftu, które ma ponad 400 koni, oni startują tym w zawodach. Są auta stare, są auta nowe. Jak widzimy, w kolejce do kolejnego pomiaru najgłośniejszego wydechu ustawia się nasz fantastyczny, poczciwy Fiat 125P. Na stanowisku właśnie mierzony jest Żuk, co do głośności wydechu, więc są tak naprawdę polskie akcenty i na tym też nam zależy. Myślę, że wszystkie projekty są tutaj fantastyczne i wszyscy właściciele tych pojazdów włożyli mnóstwo pracy i energii w to, żeby je doprowadzić do tego stopnia. Nazywam się Jakub Tygiel, jestem zawodnikiem driftingowego Pucharu Polski i jeżdżę też w zawodach europejskich, między innymi w Czechach. To jest BMW Serii 1, czyli popularna jedynka, którą można spotkać na ulicach. Natomiast ten konkretny egzemplarz został całkowicie przebudowany do motosportu. To jest auto całkowicie zbudowane od nowa, nie jest tylko jakaś tam przeróbka wykonana, tylko całkowicie zbudowane od nowa. Cóż, potężny silnik, 440 koni w tym momencie na dotarciu, czyli no, na wiosnę będzie miał już grubo ponad 600. Całkowicie zmienione zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, kąt skrętu kół 70 stopni. Mnóstwo modyfikacji, całkowicie inny układ hamulcowy, układ paliwowy. No, wszystko przebudowane po to, żeby można było bezpiecznie uprawiać właśnie sport, czyli w moim przypadku drifting, czyli jazdę w kontrolowanym poślizgu. Ile trwa przygotowanie takiego auta? To są miesiące czy lata?
Znaczy, ja zajmuję się tym już tak półprofesjonalnie, można powiedzieć, więc mi przygotowanie tego auta zajęło jakieś 3,5 miesiąca. Wcześniej poprzednie auto przygotowałem 1,5 roku, więc to też wszystko zależy od budżetu, od tego, jaki jest duży zakres modyfikacji i tak dalej. Natomiast trzeba liczyć minimum rok. Jeśli ktoś się nie zna, to minimum rok. Skąd się czerpie inspirację i wiedzę? Trzeba mieć specjalistyczne studia, czy to zwykłe hobby? Nie, raczej trochę pokręcone trzeba mieć w głowie, żeby się tym zajmować. No ale lata. Ja uprawiam ten sport już od wielu, wielu lat. Kiedyś jeździłem autorsko, teraz jeżdżę już tak półprofesjonalnie na torach po całej Europie, więc ta wiedza... Jakby jestem jednocześnie budowniczym i kierowcą, więc jakby wiem, co trzeba zrobić w aucie, żeby dobrze jechało i później jestem w stanie to zweryfikować na torze. Także... Właśnie, jak kierowca zajmujący się driftem odnajduje się we zwykłej, codziennej jeździe po bułki do sklepu? Aż chce się jechać grzecznie, naprawdę. Kiedyś zdobywałem troszeczkę punktów na ulicy, teraz mam 0 punktów od 5 lat i naprawdę aż mi się nie chce szybko jeździć. Jak się wyżyje na torze, gdzie naprawdę latamy po 200 km na godzinę na torach Formuły 1, To później człowiek jedzie spokojnie, już nie ma tego ciśnienia, naciśnięcie gazu do podłogi. I przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję moim sponsorom za wsparcie mnie w tym sezonie. To jest grupie Akumat, dostawcy prądu, firmie FMIC, mojemu partnerowi technicznemu i firmie Pendlite, australijski oleje. W tym samochodzie wszystkie płyny dostarcza Pendlite, także bardzo dziękuję jeszcze raz. Jedni tutaj driftują, inni pokazują obniżone auta, a tutaj dźwięk. Dźwięk jest najważniejszy. Tak jest. Nasze auta to typowo car audio, typowo mocne nagłośnienie. Kilkanaście tysięcy wat nawet w niektórych autach u nas i to jest główna rzecz, którą my się zajmujemy. Czy takim autem jeździ się na co dzień, czy to jest auto typowo pokazowe? No ja niestety na tą chwilę pozostał mi tylko ten samochód, także to jest moje auto do pracy, do sklepu, na wycieczki, na zloty. To jest mój jedyny samochód, to jest moje daily. Czy unowocześnianie pojazdu pod względem audio w którymś momencie się kończy, czy tak naprawdę co miesiąc, co dwa, co kwartał ciągle jest nowy pomysł i coś jeszcze? Tak naprawdę no, ten samochód startował 3 lata temu i miał 1500 W, na tą chwilę ma 13 tysięcy W, a już czekają nowe wzmacniacze, które podniosą tą moc do 16 tysięcy W. Także no nie ma limitu. My zawsze mówimy, że jest to tak jak moc silnika, kupuje się 100 koni, pojeździ się kilka miesięcy, kupuje się 150, 200 i idzie się cały czas w górę. Tu jest dokładnie to samo. Rozumiem, że rozrywka rozrywką, ale trzeba też dbać o bezpieczeństwo. No oczywiście, bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego no, wszystko trzeba robić z głową, wszystko trzeba zrobić z sensem, żeby nie było problemów. Nie? Wiadomo, auta są specjalnie przygotowane do tego, aby wytrzymać takie natężenie dźwięku, no i wiadomo, jest tu parę elementów, które się nie znajdzie się w zwykłym aucie, ale no, jest to wymagane, jest to niezbędne. Czy dopieszczanie pojazdów pod względem car audio to hobby, które rozwija się w Polsce coraz bardziej? Sądzę, że tak. Sądzę, że coraz większa świadomość jest tego, że można sobie poprawić system w aucie. Dźwięk to jest taka personalna sprawa, każdy robi to jakby pod siebie. Niektórzy wolą jakby jakościowe brzmienie. My tutaj reprezentujemy tak zwane SQL, czyli i jakość, i mocny bas, mocne ciśnienie akustyczne. Wszystkich konkursów odbędzie się koło godziny 18:00. Więc czekajcie, bo to może...